gość studiu SK, a jest dzisiaj ze mną Grzegorz Lech. Dzień dobry. Dzień dobry. Grzesiu, tak tam się nawet barwy dzisiaj zgadzają prawie, nie? No zgadza się, no od razu mile i sympatycznie jest. Od razu wiadomo, że jeżeli w studiu jest biało-niebiesko, to temat będzie dotyczył olsztyńskiej piłki nożnej i rozgrywek w pierwszej lidze. Grzegorz, autor drugiej bramki, drugiego celnego trafienia, którym ustanowił wynik na ostatnim meczu Wigry Suwałki. No zgadza się, tak. Udało się strzelić tą zwycięską bramkę. Bardzo jestem z tego powodu zadowolony, ale bardziej jeszcze jestem zadowolony z tego, w jakim stylu wieźliśmy to zwycięstwo i naprawdę podbudowani po tym meczu wygranym w Suwałkach wszyscy jesteśmy. Podbudowani, ale czy to był trudny mecz, trudne spotkanie? Był taki mecz z tych gatunków trudnych. Przed meczem zdawaliśmy sobie sprawę, jak gra przeciwnik i mocno przygotowywaliśmy się do tego spotkania i fajnie, bo to wszystko przyniosło rezultaty i stały fragment gry i bramka Rafała, to wszystko było jakby wytrenowane i tym bardziej to nas cieszy, bo wiemy, że idziemy w dobrym kierunku. No właśnie, tym meczem zamknęliście szóstą kolejkę pierwszej ligi. Jak sytuacja w tabeli? No na tabelę jeszcze przyjdzie czas spojrzeć. Na razie to jest początek sezonu i te przetasowania jeszcze w tabeli będą na pewno dość częste. Także na razie trzeba się skupiać na każdym meczu i przeciwniku, a mam nadzieję, że na tabelę będziemy mogli spojrzeć fajnie przed przerwą zimową i wtedy wyciągnąć wnioski i chwilę się pocieszyć. Powiedziałeś, że ostatni mecz był z kategorii tych trudnych. Jaki będzie ten kolejny w sobotę z Chojniczanką Chojnice? No właśnie tak też powiedziałem, z kategorii tych trudnych, ale tak naprawdę każde spotkanie jest ciężkie i gdzieś moment dekoncentracji, niedocenienie przeciwnika, szybko można dostać po głowie za to. My już zresztą dostaliśmy, można powiedzieć, w meczu z Sandecją, ale fajnie, że to właśnie się stało na początku sezonu i to dało nam taki dużo do myślenia i taki pstryczek w nos, że trzeba grać do końca, trzeba być skoncentrowanym, czujnym i myślę, że tutaj w głowach wszyscy mamy, że ten mecz trwa 90, czasami parę minut więcej i to było widać już nawet w Suwałkach. Dobrze, to może zaprosimy kibiców do tego, żeby dołączyli do spotkania już w sobotę, no bo przypomnijmy, że macie tą dobrą sytuację, że to spotkanie odbędzie się na waszym boisku, na stadionie przy Piłsudskiego. No na pewno z miłą chęcią chcielibyśmy zaprosić wszystkich kibiców na spotkanie z Chojniczanką. Czeka nas ciężki mecz, ale z dopingiem kibiców na pewno gra się łatwiej. Kto jeszcze nie był i nie widział i nie poczuł atmosfery przy zapalonych światłach, tym bardziej zapraszamy i liczymy na gorący doping.